chwilą śmierci spadkodawcy następują pewne zdarzenia prawne, które wymagają działań ze strony spadkobierców. W zależności jednak od tego, czy mamy do czynienia z majątkiem spadkowym o znacznej wartości, czy też może z samymi długami, mamy różne możliwości załatwienia takiej sprawy. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżyć i wyjaśnić możliwości załatwienia sprawy spadkowej po zmarłym. Postaram się odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytania, z którymi możemy się spotkać przy załatwianiu spraw spadkowych. Czy po osobie zmarłej spadkobiercy mają obowiązek przeprowadzenia sprawy spadkowej? Otóż nie ma takiego obowiązku. W sytuacji, gdy po zmarłym nie pozostał żaden majątek, nie ma konieczności przeprowadzania po nim postępowania spadkowego. Jeśli zmarły nie był właścicielem nieruchomości, pojazdów lub na przykład papierów wartościowych, to wszczynanie postępowania spadkowego będzie w zasadzie niecelowe. Postępowanie spadkowe ma bowiem na celu umożliwienie spadkobiercom nabycia majątku po zmarłym. Jeśli takiego majątku nie ma, wówczas nie ma konieczności wszczynania sprawy spadkowej. Czy obowiązują jakieś terminy do przeprowadzenia postępowania spadkowego? Przeprowadzenie postępowania spadkowego nie jest ograniczone żadnym terminem. Można je zainicjować w każdej chwili. Co więcej, nie ma obaw, że majątek spadkowy zostanie utracony. Niezałatwienie formalności nie powoduje, że coś tracimy. Istotne jest bowiem to, że liczy się stan istniejący w chwili śmierci zmarłego. Co można zrobić, jeśli zmarły pozostawił po sobie długi? W takiej sytuacji spadkobierca ma pewne możliwości, by uchronić się przed koniecznością spłacania długów po zmarłym. Aby tego uniknąć, musi złożyć stosowne oświadczenie przed notariuszem lub przed sądem. Ma na to 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy bądź od dnia, w którym dowiedział się, że będzie dziedziczył. Jednym z takich oświadczeń jest oświadczenie o odrzuceniu spadku w całości. Jest to najczęściej wybierana opcja w sytuacji, kiedy długi spadkowe przekraczają wartość majątku. Drugą z możliwości jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji odpowiedzialność za długi spadkowy jest ograniczona do wartości otrzymanej masy spadkowej. Przy złożeniu takiego oświadczenia koniecznym jest sporządzenie spisu inwentarza lub wykazu inwentarza masy spadkowej. Są to dokumenty, które mają na celu wyszczególnienie składników masy spadkowej wraz z ich wyceną. Jeśli spadkobiercy chcą uzyskać formalne potwierdzenie swojego prawa do majątku po zmarłym, wówczas muszą przeprowadzić sprawę spadkową. Są ku temu dwie możliwości. Pierwszą z nich jest wizyta w kancelarii notarialnej. Notariusz ustala, czy istnieje możliwość załatwienia sprawy u niego w kancelarii bez konieczności wszczynania sprawy sądowej. Jeśli tak, to wówczas sporządzi akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Po uzyskaniu takiego dokumentu możemy dokończyć wszelkie sprawy związane z dziedziczeniem, jak na przykład przepisanie własności mieszkania. Drugim sposobem jest złożenie wniosku w sądzie. Wniosek kierujemy do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Sąd wyznacza posiedzenie, na którym wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Po uprawomocnieniu się tego orzeczenia spadkobiercy będą mogli dokończyć formalności i sprawy spadkowe.